Hej, nazywam się Ilona i studiuję medycynę na 5 roku w Koszycach na Słowacji. Dzisiaj pokrótce chciałabym Wam opowiedzieć, jak to u mnie wyglądało, jak zaczęła się epidemia, późniejsza pandemia, a ja byłam na Słowacji, potem wróciłam do Polski. No to ogólnie było komiczne, bo ja umówiłam się z moim tatą, że przyjedzie mnie odwiedzić do mojego mieszkania w Koszycach, po czym on miał przyjechać 10 marca, a dostałam informację dzień wcześniej, w niedzielę, że nasze zajęcia są odwołane. To było taki szok, jak to w ogóle. A w Polsce jeszcze nic się wtedy nie działo. W Polsce były normalnie zajęcia. No i ja zachwycona, wiecie. Super, będę mogła spędzić sobie czas z tatą, potem wrócę do domu, no a potem sobie zadowolona już wrócę na Słowację. No i jak mój tata przyjechał, no to tam chodziliśmy po restauracjach, barach, pojechaliśmy do Miszkolca na Węgry. No i pamiętam, była taka sytuacja, że jechaliśmy taksówką i rozmawialiśmy z taksówkarzem i ja mówię, że nie wiem dlaczego już są teraz takie pustki na mieście, bo serio, wtedy jak to się zaczęło na Słowacji, nic nie wychodził. To było takie wow, że rygor naprawdę został utrzymany, bo jak rząd mówi, żeby nie wychodzić, no to Słowacy naprawdę siedzieli w domach. I restauracje były kompletnie puste, praktycznie nikogo nie było. No i dla mnie to było takie szokujące. I ten taksówkarz też mówił, że on się nie boi, że to on jest w szoku, że już mu spadły, wiecie, zarobki. No ale dobra. I potem ja pojechałam z moim tatą do Polski, jego samochodem i zostawiłam swój samochód z myślą, że za 2 tygodnie ja wrócę i zadowolona go odzyskam. A co się okazało? Mój samochód został tam na parę miesięcy. To było dla mnie przeżycie. No i wiecie, jak wróciłam do domu, no to ja zachwycona będę miała czas dla siebie, będę mogła skupić się na swoich sprawach, spędzić czas z rodziną, posiedzieć trochę w domu, bo no szczerze powiedziawszy, ja przez te 3 lata bardzo mało byłam w domu. No i no nie ma tego złego. Co by na dobre nie wyszło. No i zaczęło się nauczanie online. Tak naprawdę jeszcze nikt nie wiedział, na czym stoimy, jak to ma wyglądać. U nas to wyglądało tak, że wykładowcy nam zlecali pisanie prac. My je wysyłaliśmy do nich, oni to sprawdzali i pisali, czy jest okej, czy trzeba coś poprawić, ale zazwyczaj było to po prostu okej. No i potem ja sobie pomyślałam, no nie mogę zmarnować tego czasu na zwykłe siedzenie po prostu i nic nie robienie. Zaczęłam jakoś bardziej się dokształcać. Zabrałam się za nauczanie języków. Ja się głównie uczę hiszpańskiego i słowackiego. Słowackiego to tak mniej, ale hiszpański naprawdę bardzo podgoniłam podczas pandemii. Myślę, że spokojnie 1 stopień w górę, albo i nawet 2, bo potrafiłam siedzieć nad nim 6-7 godzin non-stop, wiecie, gadać, słuchać i takie tam. No i moje życie wyglądało tak, że siedziałam ciągle w domu, uczyłam się i tylko rozmawiałam przez telefon albo Skype'a ze znajomymi. No taki po prostu no life. Ale myślę, że większość ludzi tak miała niestety podczas tego okresu. No i jak zaczął się kwiecień, to w kwietniu są moje urodziny. Wtedy były moje 23 urodziny. Wcześniej tak ja miałam plany, że tutaj z rodzicami, tutaj ze znajomymi będę miała imprezę i takie tam. Nic nie wypaliło, ale dobra. Moje urodziny wyglądały tak, że o 12 otworzyliśmy z rodzicami szampana i tam trochę wypiliśmy za moje zdrowie, bo mój tata niestety jechał na dyżur na następny dzień, tak jakby, więc trzeba to było jakoś z nim uczcić. No i potem wstaję rano, budzi mnie dzwonek do drzwi, a tam moi dziadkowie i mój brat z tortem śpiewają mi 100 lat, kochani. Co prawda, no, wyglądało to tak, że stali ode mnie 2 metry na dworze, no i życzyli mi no wszystkiego najlepszego. Ale no, to było takie dziwne, bo ja nie mogłam się z nimi nawet przytulić, pocałować. Oni po prostu mi życzyli zdrowia z 2 metrów odległości. I no, dziwnie się czułam, naprawdę, ale byłam zachwycona, że zrobili mi taką miłą niespodziankę, że chcieli przyjść, no i to było przekochane.
No i bardzo wiele osób o mnie pamiętało. Dostawałam telefony, dzwoniłam się z przyjaciółmi wieczorem, z bratem przez FaceTime rozmawialiśmy i tam spożywaliśmy jakieś drinki, także to, no powiem Wam tak, nie były to jakieś super urodziny, ale na pewno zapamiętam je do końca życia. No i wiecie, potem wszystko zaczęło wracać do normalności jakoś w czerwcu. Pamiętam, że 21 czerwca otworzyli granicę Polska-Słowacja i ja od razu śmignęłam, bo po pierwsze musiałam się wyprowadzić z mojego starego mieszkania, bo nie wiadomo jak sytuacja się dalej potoczy. Po drugie zostawiłam mój samochód. No, to było najgorsze w sumie. Nie dość, że w ogóle to był w miarę nowy samochód, mój maluszek po prostu został sam na 3 miesiące w obcym kraju. Nie no, żartuję, ja go trochę traktuję jak swoje dziecko, ale chodzi o to, że ja, jak był marzec i tata do mnie przyjechał, to ja myślałam, że to potrwa krótko, więc ja pojechałam z nim, wróciłam do Polski jego samochodem i zostawiłam swój, bo byłam pewna, że ja zaraz przyjadę. No ale okazało się inaczej i mój samochód stał 3 miesiące, sam jak palec, no niestety, tak to bywa czasami. I w tym, tego 21 czerwca przyjechałam z tatą, wzięliśmy go i pojechaliśmy do Budapesztu. Słuchajcie, Budapeszt wyglądał jak jakieś, no, opuszczone miasto, serio, ghost town, nie było w ogóle ludzi. Jacyś ludzie bezdomni się pałętali po ulicach, restauracje pozamykane, bary, jakiś jeden bar był tylko otwarty. Pani w hotelu nam powiedziała, że ona jest w ogóle zachwycona, że ktokolwiek jest, że my jesteśmy gośćmi, ona, no, jest w niebo wzięta. Także no, w sumie to był udany wyjazd, ponieważ to był mój pierwszy jakiś taki normalny wyjazd od 3 miesięcy siedzenia w domu, ale no, no potem już wakacje spędziłam w miarę normalnie, bo można było podróżować, ale no mówię Wam, to było wszystko śmieszne, ale no na szczęście wzięłam ten mój samochód i normalnie wróciłam nim do Polski.